Na moim blogu możesz znaleźć już porady w zakresie biżuterii dla jesiennych i dla zimowych typów urody. A dzisiaj wjeżdżają porady dla wiosen. Zapraszam! Linki do poprzednich materiałów, czyli właśnie do jesieni i do zim i do ich biżuterii, znajdziesz oczywiście w opisie pod tym wideo. A dzisiaj przechodzimy do wiosen. Do wiosen, czyli, no, może dlaczego nie mówię do wiosny, tylko do wiosen, bo nie wiem czy wiesz, ale na moim kanale, na moim blogu znajdą się porady dla 12 typów urody, nie tylko dla podstawowych 4. Także jeżeli nigdy nie słyszałaś o pojęciu 12 typów urody, to kliknij koniecznie w link tutaj wideo, które pojawia się nade mną, ale też znajdziesz oczywiście link w opisie do wideo o tym, jakie są te 12 typów urody. I wiosnę to oczywiście 1/4 wszystkich 12 typów urody. Można by było powiedzieć, że z 4 pór roku właśnie wyróżniamy 3 podtypy wiosenne. Te podtypy wiosenne to jasna wiosna, ciepła wiosna i czysta wiosna. I można by było powiedzieć, że ich paleta generalnie jako wiosna jest paletą, która składa się z kolorów, które są ciepłe, które są jasne, które są czyste, które właśnie kojarzą się z taką piękną, soczystą przyrodą, którą możemy zobaczyć właśnie za oknem wiosną. Czyli na pewno będzie tam dużo zieleni, bo przecież przyroda wybucha właśnie tym kolorem. Na pewno będzie dużo żółci, bo przecież mamy tulipany, mamy żonkile, mamy krokusy, później mamy pola rzepaku, dużo czerwieni truskawkowej, dużo takich odcieni, które są w okolicy pomarańczu, właśnie żółtego i czerwieni, czyli mieszanki takich kolorów aktywnych. Dlatego też palety wiosny zazwyczaj określa się jako te radosne, takie soczyste, intensywne. I rozdzielamy je właśnie w 12 typach urody na 3 różne palety. I te 3 różne palety to oczywiście jasna wiosna, czyli ta wiosna, która zgarnia te soczyste kolory, ale można by było powiedzieć, że najbardziej delikatne, takie rozbielone, pastelowe, miękkie i no, można by było powiedzieć takie delikatne. Natomiast jeżeli chodzi o wiosnę ciepłą, to ona zgarnia wszystkie najcieplejsze kolory. To jest, można powiedzieć, taka najcięższa paleta wiosenna, ponieważ dąży do kolorów jesieni. To jest jej typ siostrzany. Natomiast czysta wiosna to jest ten typ urody, który zgarnia najbardziej intensywne, najbardziej soczyste, najbardziej takie rażące, wysokochromatyczne barwy z palety wiosennej. Także takie kolory pasują do urody, czyli można by było powiedzieć, takie kolory najczęściej znajdziemy w palecie góry sylwetki, jeżeli chodzi o ubrania. To tak w dużym skrócie. I można by było powiedzieć, że taka sama biżuteria pasuje wiosną, jeżeli chodzi o kolorystykę, gdy zdecydujemy się na kolorową biżuterię. I oczywiście najbardziej kolorowa, najbardziej taka, która, no, można być kontrastowa, wyrazista biżuteria, będzie skierowana do czystych wiosen. Do czystych wiosen, czyli do tych właśnie, które lubią mieć intensywne kolory w swojej palecie, co oznacza też, że nawet jeżeli mają na sobie, na przykład tak jak ja mam dzisiaj na sobie żółty sweter, ale jest to żółty sweter z palety ciepłej wiosny, czyli ta żółć jest taka dosyć ciężka. Ona, można by ją było porównać do kary albo do kurkumy, jeżeli chodzi o odcień żółci, natomiast czysta wiosna będzie miała tą żółć taką bardziej cytrynową, kanarkową, trochę właśnie jak na przykład żonkil, czyli intensywną, rażącą. I gdybym była czystym typem urody, czyli czystą wiosną, to właśnie mając nawet ten cytrynowy sweter, mogłabym jeszcze dołożyć biżuterię, która będzie w jakimś intensywnie na przykład zielonym odcieniu. Czy to będzie broszka, czy to będą kolczyki, czy to będzie jakiś wisior, nie ma to znaczenia. W każdym razie będzie mogła być ta biżuteria skontrastowana kolorystycznie z ubraniem. I to będzie właśnie najbardziej lubiła czysta wiosna. Natomiast jeżeli chodzi o ciepłą wiosnę, to ciepła wiosna będzie dobrze wyglądała nie tylko w tej kontrastującej, czyli ja tutaj do mojego żółtego sweterka w odcieniu kurkumy mogłabym również założyć biżuterię, która będzie widoczna, bo jednak wiosna lubi kontrasty, ponieważ ma ten kontrast w swoim takim jakby DNA kolorystycznym, w swoich atrybutach, to jednak nie będzie to tak intensywne zestawienie. Czyli jeżeli czysta wiosna do cytrynowej żółci założy sobie na przykład truskawkową czerwień gdzieś w biżuterii, tak w moim przypadku będzie to bardziej właśnie do tej kurkumy, taka troszkę delikatniejsza czerwień, będzie delikatniejsza pod względem braku wyrazistości,
jakości, ale też może być zapożyczona taka bardziej rudawa czerwień, czyli właśnie trochę z palety jesieni. W przypadku jasnej wiosny ta biżuteria powinna być najbardziej delikatna. Tak jak w czystej wiośnie idziemy mocno w kontrasty i może być właśnie ten kontrast koloru pomiędzy ubraniem a biżuterią, czyli tak naprawdę noszenie po prostu kolorowej biżuterii. W przypadku ciepłej wiosny zapożyczania tych trochę cięższych kolorów z jesieni, tak w przypadku jasnej wiosny ta biżuteria może być w kolorach wiosennych, czyli dalej zostajemy w tych zieleniach, żółciach, czerwieniach, pomarańczach, ale będą to wersje pastelowe, czyli jeżeli jasna wiosna założy żółty sweterek, to on raczej będzie w pastelowym, w takim na przykład kremu budyniowym, w taki krem jajeczny, czy może na przykład sorbet ananasowy, tak? Takie bardzo delikatne żółcie, to tak samo do tego dobierze na przykład łososiowy pomarańcz. Nie będzie to intensywny, nie weźmie truskawkowej czerwieni, ale coś takiego bardziej jak krem truskawkowy, czyli właśnie takie rozbielone, delikatne kolory. No i można by było powiedzieć, że jeżeli jasna wiosna lubi delikatną biżuterię najbardziej, ciepła wiosna lubi tą w cięższych kolorach, czysta wiosna lubi tą kontrastową, to co w takim razie z metaliczną biżuterią, bo kolory już mamy omówione, co z metaliczną biżuterią? I oczywiście, jeżeli miałabym powiedzieć, jaka jest temperatura palety wiosny, każdej wiosnę, to na pewno będzie to temperatura ciepła, tak? Bo każda wiosna ma ciepłą paletę, ale to ciepła wiosna ma najcieplejszą, czyli pytanie się pojawia, czy w takim razie ciepła wiosna powinna nosić tylko złoto, to żółte złoto, czy już białe złoto, srebro, czyli generalnie srebrzyste odcienie metalu będą złe? No niekoniecznie. Ciepła wiosna oczywiście zawsze najlepiej będzie prezentowała się w żółtym złocie. W przypadku, gdy będzie miała na sobie dużo srebra, to znaczy dużo srebrnej biżuterii, oczywiście chodzi mi o dużą rozmiarowo, bo gdy weźmiemy pod uwagę jakiś delikatny łańcuszek typu celebrytka, czy delikatne, małe tutaj jakieś kolczyki, wkrętki, to wtedy nie będzie to tak bardzo rażące. Natomiast w sytuacji, gdy biżuteria będzie duża, czyli to będzie jakaś kolia, będą wielkie kolczyki, będą duże bransolety, to lepiej by było, kiedy ciepła wiosna będzie decydowała się, no, w większości przypadków na żółte złoto, tak czysta wiosna i jasna wiosna, ponieważ one w swoich typach siostrzanych mają chłodne typy urody, to mogą swobodnie pożyczać. Czyli najprościej powiedzieć ciepła wiosna, większość żółtego złota, natomiast jasna wiosna, czysta wiosna mogą spokojnie nosić też właśnie jakieś srebrzyste odcienie metaliczne. Najmniej decydowałabym się na biżuteria, która kojarzy się bardzo z zimowymi typami urody i tutaj no, najlepiej odwołam Cię do filmu z tą właśnie paletą, ze względu na to, że ona będzie pasowała tak naprawdę tylko do tej czystej wiosny i też nie można z nią przesadzać, tak? Czyli żebyśmy tak bardzo nie wychłodzały tego typu urody, ponieważ zimy są typem urody, które mają w sobie dużo chłodu, dużo takiej wyrazistości, takiej czegoś, co można nazwać takim dystansem, czegoś, co można nazwać taką trochę wyniosłością, natomiast wiosny jednak mimo wszystko będą bardziej kojarzyły się z łąką, tak bym powiedziała. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o styl biżuterii, oczywiście on zawsze powinien być dopasowany do tego, jaki my jesteśmy, jaki styl ubrań wybieramy. Natomiast gdybym miała tak no surowo, tak sucho powiedzieć o tym, jaką biżuterię powinny nosić wiosenne typy urody, to najprościej można by było powiedzieć taką, która właśnie kojarzy się z taką dziewczyną z łąki trochę taką eteryczną. Czyli tak naprawdę, jeżeli typy urody mogłyby być jakoś przyporządkowane do stylów biżuterii, aczkolwiek ja bym zawsze na to patrzyła z lekkim przymrużeniem oka, to biżuteria z motywami kwiatowymi albo z liśćmi będzie najlepsza właśnie dla wiosen. Czyli jeżeli kształty biżuterii mają coś oznaczać i będzie możliwość właśnie zdecydowania się na bransoletki, na kolczyki, które będą miały te motywy liściaste, to wtedy najbardziej powinna właśnie wiosny będą najlepiej się z tym prezentowały. Podobnie zresztą jak z taką biżuterią, która będzie no bardziej biżuterią we włosach, czyli jeżeli jest moda na wianki albo na opaski, które gdzieś tam mają w sobie troszeczkę motywów kwiatowych, no to jak najbardziej mogłyby się nadawać. Miękkie chusty, które też mogą być wiązane we włosach, turbany, apaszki, to też jest jakiś rodzaj biżuterii.
on jest miękki, ponieważ paleta wiosny jest miękka. Miękka, to znaczy właśnie delikatna i ciepła, to można by było powiedzieć, że ta biżuteria też mogłaby być taka. Czyli można wplatać właśnie takie elementy materiałów. Czasami zdarzają się naszyjniki, które mają w sobie elementy materiałów, właśnie opaski, czy nawet apaszki, które takie cienkie, które przewiążemy sobie we włosach, czy nawiążemy sobie tutaj gdzieś w okolicy, trochę jak może jak stewardesa, to do wiosen też na pewno będzie pasowało. No i oczywiście wszelkiego rodzaju koraliki, rzemyki, czyli wszystko, co kojarzy się z takim eterycznym wyglądem, trochę z takim stylem romantycznym. Gdzieś elementy koronki będą mogły się znaleźć w biżuterii. Elementy takie rzemyki, ale gdyby, najlepiej, żeby one były takie jasne. Chyba, że to będzie ciepła wiosna, to wtedy oczywiście można sobie pozwolić na większe zapożyczenie takich rudych, bordowych, brązowych rzemyków ze względu na typ siostrzany, ale w przypadku wiosny jasnej byłoby najlepsze, gdyby to były jasne rzemyki, jakieś delikatne elementy skórzane, ponieważ i rzemyki, właśnie skóra mają w sobie ciepło, po prostu ciepło w chwycie, tak? Gdy weźmiemy sobie coś, co jest, nie wiem, srebrną bransoletą albo jakąś kolią z diamentami, gdy dotkniemy tej biżuterii, ona jest chłodna. Natomiast rzemyki, skóra, materiały, jakieś elementy koronki zawsze będą w dotyku ciepłe i biżuteria właśnie dla wiosen bardzo często sprawdza się właśnie taka z takim cieplejszym chwytem, tak? Tak jak materiały z cieplejszym chwytem są, tak samo i biżuteria też może być cieplejszym chwytem. No i właśnie pytanie, czy jeżeli wybieramy się na jakąś taką bardzo balową okazję, jakąś taką bardzo strojną, gdzie ten dress code sprowadza się do tego, że mamy suknię, czy to koktajlową, czy balową, i chcemy trochę bardziej taką strojną biżuterię, no to oczywiście możemy się na nią zdecydować. Nigdy nie możemy tutaj wpadać jakby w jakieś takie skrajności. Zawsze pamiętajmy, że biżuteria ma być mocno dopasowana do naszego stylu, do okazji, czyli może te kolie nie na co dzień, czy jakieś tam kamieniami wysadzane kolczyki, ale jeżeli wiosna chciałaby na specjalną okazję wybrać sobie coś, co będzie kojarzone z taką strojną biżuterią, bardziej galową, no to oczywiście jak najbardziej można. Pamiętamy, zawsze dobieramy do swojego stylu. No i właśnie jeżeli chodzi o styl, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałabym dzisiaj przekazać, a właściwie rzecz, na którą chciałam zaprosić. Chciałam zaprosić na webinar. Webinar, który odbędzie się już w pierwszy poniedziałek marca, i ten webinar to będzie 3 kroki do znalezienia swojego stylu. Jak może wiesz, jestem autorką książki Znajdź swój styl i właśnie z tej książki postanowiłam wyciągnąć esencję i zrobić godzinny webinar. W poniedziałek o 19 widzimy się, pierwszy poniedziałek marca o 19 widzimy się na webinarze 3 kroki do znalezienia własnego stylu. Link do zapisów jest również pod tym wideo. Także ja na dzisiaj dziękuję bardzo. Przypominam, że zapraszam do subskrypcji tego kanału i do włączenia dzwoneczka, czyli powiadomień o tym, że pojawią się nowe materiały. Także dzięki za dzisiaj i do następnego razu.